Witam serdecznie i zapraszam Was do województwa wielkopolskiego, do powiatowego miasta Krotoszyn. Miasto Krotoszyn powstało w XIV wieku. Prawa miejskie Krotoszyn nabył przywileje Władysława Jagieły. W 1793 roku Krotoszyn znalazł się w zaborze pruskim, a w 1939 trafił pod okupację niemiecką. Po II wojnie światowej Krotoszyn znów znalazł się w granicach Polski. Dziś miasto liczy 28804 mieszkańców. Wiele zrewitalizowanych części miasta czyni go atrakcyjnym miejscem dla turystów z Polski i zagranicy. To właśnie w tym pięknym mieście od 36 lat odbywa się zlot motocykli, o których chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Zlot motocykli ciężkich i weteranów, który co roku organizowany jest na krotoszyńskich Błoniach, jest imprezą plenerową, która miała swój początek w 1985 roku i trwała nieprzerwanie do roku 2020, w którym została ze względu na pandemię odwołana. W roku 2021 zlot odbył się w Cieszkowie, ale już na drugi rok impreza powróciła na teren krotoszyńskiego Błonia. Od lat organizatorem jest Klub Motocykli Ciężkich i Weteranów Oldtimers Krotoszyn. W tym roku 36. zlot odbył się w dniach 23-25 sierpnia. Na pole namiotowe przyjechali motocykliści z całej Polski. Oprócz klasycznych chopperów były tu tak zwane ścigacze, skutery czy trajki. Oczywiście nie mogło tu zabraknąć polskich marek motocykli. Zaś wieczorem dla zmęczonych motocyklistów zagrał zespół Cicho. Yeah.
sobotni poranek odbyła się parada motocyklowa. Wyjazd nastąpił spod pola namiotowego, a zakończył się na krotoszyńskim tarkowisku. Około godziny 14 na polu namiotowym odbyły się różne konkurencje motocyklowe. Oczywiście konkurencje miały charakter zabawy i nie były formą rywalizacji. Poczekaj. A ty go nie zapinaj po drodze, nie? Jedziecie w ogóle, tak? Nie, bo on ma tylko kąpielówki, boję się. Że... Gotowi? Gotowi, start! Brawo, Dani! Pierwszy związek partnerski na złocie. Daję... Pomyśl, że teściową wywozisz. Miałeś nie pić. No, wiedziałem, że źle. Sprawadowana była teżka. No ale to no, pijanego kierowcy masz. Brawo, Dani. Pasażer pijany. Cześć, kobieta. Brawo, Dani. Zobaczcie to. Ale barki są robione. Idzie. Brawa dla niej! Brawa dla niej, piwo dla ciebie. To jest chętny, jest piwo. Ale 150 było.
Ile? 117. Czyli? Ciekawe, czy się zmieni na pewno. Z lotu znalazły się stoiska z odzieżą, ale i z wyposażeniem dodatkowym motocykli. Poza tym były tu też punkty z jedzeniem czy piwem. No, wybraliście tą koszulkę? Thank you.
o zachodzie słońca tutejsza scena należała do zespołów Blues Busters, Sex Bomba i Motocover Rock'n'Roll.